Podobno w tej nowej sztuce jest dla mnie świetna rola. A grała już pani coś w tym rodzaju? Nic, oprócz paru epizodów. Ale jeżeli to jest świetna rola, to ja świetnie zagram. Skromna pani nie jest. Nie. No dobrze, że przynajmniej jest pani szczera. Najważniejsze, że mam talent. Ani za skromność, ani za szczerość. Nie będzie mi pan przecież płacił. Panna Percyk wierzy w siebie może nieco nadmiernie, ale to dzisiaj cecha wszystkich młodych aktorów. Panie Piechocki, dziękuję. Możecie wyłączyć. Młodzi po prostu chcą grać. To po co tyle lat uczyli się w szkole? Widzę, proszę panów, że zostałam wprowadzona w błąd. Wydawało mi się, że jestem przewidziana w planach repertuarowych tego teatru, a tymczasem okazuje się, że tylko w planach osobistych pana reżysera. To mi naprawdę nie odpowiada. Bardzo przepraszam. Waśka, panu Percyk. Nic pani nie chciał urazić, naprawdę. Ja wcale nie czuję się urażona. Chciałam panom tylko pokazać, że w razie potrzeby skromną także potrafię zagrać. Dobrze. Proszę przyjść jutro rano. Naradzimy się i damy pani odpowiedź. Najpierw proszę przysłać mi egzemplarz. Muszę sprawdzić, czy ta rola rzeczywiście taka świetna. Do widzenia panom.